Łukasz Siema, Wrocławskie Miedziowe Fakty. Witam i zapraszam na ekskluzywny wywiad z nowym wojewodą dolnośląskim, Jarosławem Obremskim. Witam serdecznie, panie Jarosławie. Witam. Dzień dobry. Panie Jarosławie, bardzo duże doświadczenie samorządowe za panem, wiceprezydent Wrocławia, także i krajowe doświadczenie, bo i senator. No i teraz nowa funkcja wojewody. Jakie nadzieje, jakie oczekiwania też pan sobie stawia przed tym trudnym zadaniem? Moje oczekiwania na pewno dobra, chciałbym, żeby była dobra współpraca z samorządami i gminnymi, i powiatowymi, ale przede wszystkim z samorządem Urzędu Marszałkowskiego, samorządem wojewódzkim. Uważam, że dobra współpraca Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, no to szansa szybszego rozwoju całej ziemi dolnośląskiej, więc to jest chyba pierwszy element. Drugi element, dla mnie bardzo ważny, no to jednak próba tłumaczenia, pokazywania tych zmian i tej polityki, które prowadzi rząd polski. Nie wolno zapominać, że moja główna funkcja wojewody to jest reprezentowanie rządu w terenie. Więc także umiejętność przekonywania do tych rozwiązań, które są na szczeblu centralnym, że one służą także naszej ziemi dolnośląskiej. Chyba to są takie oczekiwania, które sam sobie stawiam. Mówi się na mieście, że Jarosław Obremski to człowiek koncyliacyjny. To człowiek, który dąży raczej do zgody, do porozumienia, szuka tego, co łączy, a nie odwrotnie. To może być bardzo ważne w kontekście tego, że na przykład prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, idzie na dość mocną kontrę w stosunku do rządu. Tak to przynajmniej widzę, że jest w takiej awangardzie, można powiedzieć, prezydentów, którzy raczej otwarcie sprzeciwiają się pewnym, no, głównym założeniom polityki rządu, więc sam Wrocław i samo to centrum może mieć pewne trudności, jeżeli chodzi o inwestycje, o inne rzeczy, i to może się przełożyć, więc pan jest tutaj taką może nadzieją na to, że ta koncyliacja jednak z rządem jakaś będzie. To jest tak, że po pierwsze w systemie demokratycznym każdy ma prawo mieć różne poglądy i nie trzeba się we wszystkim ze stroną rządową zgadzać, choć mi zdecydowanie jest blisko do tego, że ten rząd uczynił bardzo dużo dla korzystnych zmian i uczynił dużo korzystnych zmian, więc pan prezydent Wrocławia może myśleć inaczej. Po drugie, wydaje mi się, że na poziomie dużych miast nastąpiło taki element myślenia trochę zbiorowego, nie chcę powiedzieć stadnego, że trzeba punktować rząd i narzekać. Po trzecie, zawsze było tak, że te duże miasta każdy rząd krytykowały, wyliczając, że gdyby dostali 100, 200, 300 milionów więcej, to by było pięknie. Więc no, trzeba przyjąć, że to jest pewien element stałej gry, który występuje. Natomiast ze swojej strony mam wielką ochotę pracować z wszystkimi samorządami, i tym największym we Wrocławiu, i tymi, gdzie są miasta prezydenckie, Wałbrzych, Jelenia Góra, Bolesławiec, Głogów, Lubin, Legnica, ale też uważam, że zadaniem wojewody jest wyrównywanie szans i pomaganie tym gminom, chociażby przez Fundusz Dróg Samorządowych, których no, zgromadzenie nawet stosunkowo niewielkich środków na inwestycje i poprawę jakości dróg często jest w kontrze do skromnych możliwości budżetu małych gmin wiejskich. Tak, a skoro już jesteśmy przy małych gminach i przy miasteczkach dolnośląskich, to mamy pewien problem z naszym województwem, prawda? Bo nie rozwija się równomiernie. To znaczy jest duża metropolia, jest duże centrum, takie jak Wrocław, ale są też miasta, miasteczka, które przez różnego rodzaju koleje losu mają duże problemy lub miały, bo niektóre wychodzą. Mam tu na myśli na przykład Bielawę, mam tu na myśli chociażby Dzierżoniów, pas Ząbkowicki. Sporo tam jest problemów, pas przygraniczny, no wystarczy Bogatynia też. No, sporo jest tych takich
punktów, gdzie rzeczywiście te miejsca wyludniały się przez lata, od lat 90. czy upadł przemysł włókienniczy, tak jak na przykład w Bielawie, czy Huty Szkła, tak, Diora. I na przykład bardzo cieszą takie ruchy rządowe, jak uruchomienie kolei na przykład do Bielawy, też samorządowe, no bo to jest właśnie ta współpraca. Jaki tutaj byłby pomysł, jak pan to widzi, żeby to województwo... To jest właśnie ciekawe, bo właściwie wczoraj obchodziliśmy 30-lecie rozpoczęcia wdrażania programu Balcerowicza. I oczywiście ten plan przyniósł Polsce dużo korzyści, natomiast mamy też świadomość, że były duże skutki uboczne. I takim skutkiem ubocznym jest pozbawienie mniejszych miejscowości Dolnego Śląska sensu, w tym znaczeniu, że odebrano miejsca pracy. W efekcie mamy to, co pan mówi, depopulację dużej ilości mniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. Mamy zjawisko starzenia się tych miejscowości, bo młodzi bez pracy uciekają, chociażby zostając we Wrocławiu po studiach. I jedną z rzeczy, o których chciałbym dyskutować z Urzędem Marszałkowskim, jest kwestia, jak ratować małe miasteczka. Na pewno takim rozwiązaniem jest poprawa transportu, podwiązania pod Wrocław, czyli stworzenia takiej możliwości, że można mieszkać w Bielawie, a pracować we Wrocławiu. I nie wiąże się to z jakąś dewastacją czasu wolnego na transport, tylko że ten transport jest w miarę sprawny. I tu bym powiedział, że to, co robi Urząd Marszałkowski w ostatnim roku, odbieram bardzo pozytywnie. To znaczy rzeczywiście myśli się o kolei aglomeracyjnej. Pewno chciałoby się szybciej, chciałoby się, żeby tych pieniędzy było więcej, ale jednak jest to konsekwentnie realizowane. Jeżeli ten plan ministra Dworczyka, bo on go jakoś firmował, dotyczący także S3 i S5, czyli drogi na Kłodzko, na Świdnicę, zostaną te drogi zmodernizowane, będzie w dużym stopniu po nowym śladzie, to myślę, że też to będzie służyło aktywizacji pewnej części Dolnego Śląska. Także dostęp turystyczny w stosunku do Wrocławia, do chociażby Kotliny Kłodzkiej, może powodować, że będzie większa liczba turystów. W związku z tym będzie to kreować tam nowe miejsca. Natomiast to jest tak, że się wydaje, że są pewne pomysły związane z Zagłębiem Miedziowym i takiego ringu komunikacyjnego, który by trochę rozszerzył to oddziaływanie pozytywne Miedzi, ale no to bym powiedział element negocjacji, który był między bezpartyjnymi a PiS-em dotyczący podatku miedziowego. To wszystko być może też stwarza szansę dla tych mniejszych miejscowości na osi Głogów, Lubin, Legnica. Natomiast chyba czeka nas pewien wysiłek, żeby spróbować dla pozostałej tej części najbardziej południowo-zachodniej wymyślić jakiś pomysł. Być może dla każdej z tych miejscowości trzeba będzie szukać trochę czegoś innego. Ale to jest zadanie rzeczywiście bardzo, bardzo istotne. Zaktywizować, wyrównać szanse. Projekty, które są projektami z centrali, czyli Fundusz Dróg Samorządowych, Maluch Plus, Senior Plus, to wszystko jest coś, co troszeczkę ma wyrównać szanse między gminami nie z własnej winy biedniejszymi i tymi, które są bogatsze. Tak, ja też tak się zastanawiam. Praktycznie całe Zagłębie Miedziowe jest oparte na KGHM-ie, znaczy w dużej mierze jest to największy pracodawca. I tak sobie myślę, że z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony, bo te złoża jeszcze są, tylko zastanawiam się i są dosyć duże, ale ostatnio tak mnie naszła taka refleksja, bo jednak one też się kiedyś skończą. Może warto już teraz myśleć, co, bo chodzi mi o to, że Zagłębie Miedziowe może stanąć przed podobnym problemem za kilka dekad. Jak Wałbrzych. Na przykład, prawda? 30 lat temu. Bo przecież Lubin powstał tak naprawdę przy KGHM. To znaczy, tu bym szukał i być może to jest jak gdyby przestrzeń do rozmów. Rząd, tutaj podmiot jakim politycznym, jakim byli bezpartyjni samorządowcy i dyskusji o podatku miedziowym, że być może tu ustępstwa ze strony rządu podatkowe mogłyby być pod warunkiem, że te pieniądze są jakoś inwestowane na to, co będzie po miedzi.
To trochę tak jak oczywiście dużo bogatsze krainy jak Norwegia czy Emiraty, które inwestują nie tylko w infrastrukturę, prawda? Przejadają bogactwa naturalne, ale też jak gdyby inwestują nie tylko w infrastrukturę, w pewne pomysły, które będą powodować, że te kraje będą miały życie, kiedy by się zasoby węglowodorów skończyły w tych krajach. Więc myślę, że to mieć trzeba też traktować jako element, że zyski wtedy, kiedy jest dobra koniunktura na mieć, przeznaczać do myślenia, co potem. Tak, myślę, że też ludziom warto dawać rybkę, a nie wędkę. Ja pamiętam jeszcze... Wędkę, a nie rybkę. Tak, dokładnie, przepraszam. Tak, natomiast ja pamiętam takie długie kolejki, to było bardzo straszne, akurat pochodzę z Bielawy i kiedy upadły właśnie zakłady włókiennicze, pamiętam po prostu wielkie kolejki mężczyzn stojących po prostu do sklepu monopolowego i to było straszne, jeszcze jako dziecko pamiętam, bo oni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Te wszystkie programy, które w teorii wtedy miały funkcjonować, które Balcerowicz niby próbował wprowadzić tak zwane programy osłonowe, ale to wszystko nie działało tak naprawdę. Kuroń to wprowadzał, tak. Natomiast tam była kwestia, wtedy popiwek się to nazywało i tak dalej, który w tej chwili wiele ekonomistów, że ta kuracja była w niektórych miejscach nieskuteczna i gdyby było trochę łagodniej, to być może byśmy nie mieli tak dużo skutków ubocznych. Natomiast rzeczywiście te mniejsze miejscowości na początku lat 90. były w dramatycznej sytuacji. Tak. To zawalenie przemysłu wydobywczego na Dolnym Śląsku, także to, co w tej chwili się odtwarza albo jest w dobrej koniunkturze, czyli że Dolny Śląsk jest jednak tym zapleczem surowców potrzebnych do budowy dróg. Wtedy nie inwestowano, teraz jednak na tych drogach stosunkowo dużo się dzieje, w związku z tym też odżyły różnego rodzaju kamieniołomy. Więc to ten początek lat 90. dla małych miejscowości rzeczywiście był tragedią. I trochę wyrównanie tej chwili tych szans, tych mniejszych miejscowości jest niezmiernie istotne. Tak. Wracając już do samego urzędu, zapowiada Pan kilka usprawnień. Między innymi w wywiadzie dla Gazety Wrocławskiej wspominał Pan o tym, że warto uprościć procedurę dla Ukraińców czy dla obcokrajowców, którzy chcą starać się o pracę, bo rzeczywiście bardzo długo często czekają na różnego rodzaju zezwolenia. To można zrobić, jak rozumiem, i to jest bardzo, bardzo istotne. To są dwie rzeczy. Mhm. Są dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest to, w jaki sposób usprawnić na poziomie samego wydziału, czy istnieją możliwości znalezienia jakichś takich rozwiązań, które by trochę te kolejki skróciły. Robimy w tej chwili taką analizę. Także paszportowe, ja półtorej godziny tak, czekam. Tak. To trzeba trochę tam... To przepraszam bardzo. Nie, to tylko tak mówię. Też jest natomiast fakt. Drugi element związany z pozwoleniami na pracę dla obcokrajowców, to się wiąże z tym, że rzeczywiście to dojrzało do zmiany legislacyjnej i szykujemy swoje uwagi, w jaki sposób można byłoby to uprościć, ponieważ wydaje nam się, że w niektórych regulacjach są to takie regulacje, które zostały wytworzone historycznie, nie zwiększają bezpieczeństwa państwa polskiego, są często iluzoryczne, a powodują taki trud urzędniczy nikomu niepotrzebny. To znaczy, no właśnie. Wysyłamy pismo, czekamy na odpowiedź. Każda z tych instytucji typu Policja, Straż Graniczna, ABW, starostwo ma czas na odpowiedź. To się w pewnym momencie kumuluje i powoduje, że nie ma decyzji na szybko. Cierpi na tym gospodarka, cierpią pracodawcy, którzy często kogoś wyszkolili i nie ma jak gdyby przedłużenia. Niby jest procedura wszczęta, ale nie ma szybkiej decyzji, że ten obcokrajowiec może dalej pracować, bo to nie jest tylko kwestia Ukraińców, aczkolwiek oczywiście w przypadku
Jest to najliczniejsza grupa. Tak, najliczniejsza grupa. Jak pan w ogóle widzi jeszcze, wojewoda też często kojarzy się z katastrofami, to znaczy często jest na miejscu, kiedy coś się dzieje, jest takim łącznikiem też z działaniami rządowymi i wtedy trzeba działać szybko, prawda? Często jest tak, że są to takie działania doraźne, powiedziałbym, znaczy, że wojewoda jest 4-5 dni na przykład na miejscu. Ja zawsze podkreślam, że gospodarzem ziemi dolnośląskiej jest marszałek, urząd marszałkowski. Moja funkcja jest pewną funkcją nadzorczą, ale rzeczywiście, jak mówi pan o klęskach żywiołowych, to ja ją czytam w ten sposób, że wojewoda ma być w tym momencie osobą, która nie myśli w kategoriach wyborów, tylko jako przedstawiciel rządu podejmuje decyzje, które w przypadku czasami klęsk żywiołowych są wyborem między dwoma trudnymi decyzjami, które w jakiś sposób też mogą kogoś krzywdzić. Nie wiem, ja miałem oczywiście na samym początku taką decyzję związaną ze stadionem. I oczywiście czytam, że ta moja decyzja była dla niektórych, którzy marzyli o pójściu na następny mecz, czymś niezbyt komfortowym. Tym niemniej jednak mam obowiązek myśleć w kategoriach bezpieczeństwa, bezpieczeństwa publicznego, jeżeli nie są spełnione warunki uprawdopodobniające, że dana impreza będzie bezpieczna, po prostu muszę temu przeciwdziałać. Więc tu chodzi o to, że właśnie wojewoda ma obowiązek być ponad myślenie polityczne w takich trudnych jak gdyby sytuacjach, chociażby związane z klęskami żywiołowymi lub kwestiami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Tak, tym bardziej, że no jednak no byłem na tym meczu, no to tych rad było naprawdę wiele i rzeczywiście no klub niby wystosował taką prośbę, żeby zamknąć chyba tę trybunę B, prawda? Tylko, czyli tych takich najbardziej zagorzałych kibiców, żeby umożliwić pozostałym kibicom wejście na stadion. Ale rozumiem, że chodziło też o taki przykład, bo jednak no skandalem było to, że kibole wnieśli tak dużo tego, powiedziałbym, tych środków pirotechnicznych, bo to nie było tak, że oni to gdzieś przemycili, tylko to musiało być już wcześniej na stadionie, więc tam pewien proceder trwał. Kłopot był taki, zamknięcie trybuny nie oznacza, że ci, którzy chodzą zawsze na trybunę B, nie byliby na trybunie A. No ale główna przyczyna jest inna. Jeżeli mamy nieszczelność stadionu, to musi być wdrożony system, który tą szczelność poprawi. Tylko i wyłącznie to. A nie było szansy, żeby taki mechanizm naprawczy wprowadzić w przeciągu kilku dni. I to tylko i wyłącznie z tego powodu. Z drugiej strony oczywiście miałem świadomość, że to będzie ostatni mecz, w związku z tym będzie chwila czasu także dla włodarzy Śląska Wrocław na złapanie oddechu, zastanowienie się, w jaki sposób to poprawić. I mam nadzieję, że z rundą wiosenną będziemy mieli będziemy w dużo bezpieczniej sytuacji na stadionie. Doczekamy się lepszych procedur, chociaż myślę, że to jest też kwestia ponadregionalna, bo to nie jest tylko problem Wrocławia, tylko to jest problem całej Polski. Ja bym też patrzył na to, że pewne ekscesy czy niezgodne z porządkiem wyrażanie swoich emocji zawsze będzie istnieć. Pytanie jest oczywiście o skalę. Na pewno ta skala w przypadku meczu Śląska z Legią została drastycznie przekroczona. A już tak zupełnie na koniec porozmawiajmy, jaki jest Jarosław Obremski prywatnie. Dla naszych internautów trochę takiego zdradzimy prywatnego kącika. Co jest pana hobby, czym się pan zajmuje w wolnym czasie? Wiemy, że wojewoda tego za dużo wolnego czasu nie ma, bo to jest i często praca w weekendy, ale jeżeli by pan mógł opowiedzieć naszym internautom właśnie, co jest pana pasją poza pracą, czym się pan zajmuje, oprócz... Zawsze wydaje mi się, że w tej chwili w polityce nastąpiło takie bardzo mocne wymieszanie tego, co publiczne, a co prywatne i trochę się temu próbuję przeciwstawić. No, na pewno obejmując tą funkcję, bałem się, że może mi to utrudnić w to, co już jakoś mi... jest pewnym nawykiem u mnie, to znaczy konieczność, żeby jednak co 2-3 dni trochę pobiegać. Boję się, że gdybym nie biegał, to zacznę szybko tyć, ale
Znaczy, czy to jest bieganie, czy to jest człapanie, no ale jednak tak 30-35 kilometrów tygodniowo próbuję przebiec. Teraz jest trochę trudniej z czasem, ale też sezon zimowy jest gorszy, że się wraca, już jest tak, ciemno. Jest ciemno, jest trudniej się zdecydować. Oczywiście wczoraj biegałem. No i drugą rzecz, którą się oczywiście boję przy tej funkcji, która jednak zżera bardzo dużo czasu, no to jest kwestia czytania różnych rzeczy, łącznie z literaturą piękną. No, mam świadomość, że to będzie znacząco ograniczone, ale w przerwę świąteczną jakąś książkę z literatury pięknej pochłonąłem, więc jest to możliwe. No to w takim razie życzę zdrowego trybu życia, żeby jednak był czas na biegi i trochę poczytać, bo każdy potrzebuje trochę też rozrywki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Obremski, nowy wojewoda dolnośląski, był naszym gościem. Zostańcie z nami, oglądajcie wrocławskie Miedziowe Fakty, no i po prostu śledźcie nasz profil. Dziękuję.